Witam serdecznie na wystawie pokonkursowej Igło Malowane. Jest to 13 konkurs. 13, ktoś może powiedzieć, pechowy. Pechowy, ponieważ ja jestem tutaj sama, nie ma państwa, jesteście z drugiej strony. Ale my uważamy, że jest on szczęśliwy, ponieważ mamy bardzo dużo uczestników. Mimo tej pandemii odpowiedzieliście państwo na naszą ofertę. Jest bardzo dużo prac. Bardzo się cieszymy. Gdyby nie było was, nie byłoby tej wystawy. Ale też nie byłoby tej wystawy, gdyby nie pracownicy. Instruktor Alicja Sidoruk, instruktor Anna Waszkiewicz i Anna Bandzarewicz. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję im za wkład w tą wystawę. Konkurs finansowany jest przez gminę Biała Podlaska oraz współfinansowany przez powiat bialski. Czekają państwo na wyniki. O wynikach konkursu powie państwu opiekun tego konkursu, który jest od początku, od tych 13 lat. Jest też taką dobrą duszą tego konkursu. Jest to Alicja Sidoruk, więc zapraszam Alę, aby przedstawiła państwu wyniki konkursu. Odczytam państwu protokół z posiedzenia komisji, która obradowała 7 kwietnia 2021 roku. W skład komisji wchodzą Ewa Daniluk, przewodnicząca twórczyni Ludowa z Białej Podlaskiej, Agnieszka Borodijuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Białej Podlaskiej i Anna Waszkiewicz, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury również Białej Podlaskiej. Komisja oceniła pracę w 4 kategoriach. Haft płaski, haft krzyżykowy, koronka i maskotki przytulanki w hafcie lub koronce w 2 grupach wiekowych. Pierwsza grupa dzieci i młodzież do lat 15, druga grupa powyżej lat 15. Celem konkursu było pobudzenie inwencji twórczej oraz promocja technik rękodzielniczych jako wspaniałego hobby oraz edukacja i popularyzacja rękodzieła jako materialnego dziedzictwa kulturowego. W konkursie wzięło udział 51 osób, w tym jedna osoba w grupie do lat 15. Najwięcej prac nadesłano w kategorii koronka, bo napłynęły one od 20 osób, w hafcie krzyżykowym od 14 osób i w hafcie płaskim 11 osób. W kategorii maskotka przytulanka wzięło udział 6 osób. Przy ocenie prac komisja wzięła pod uwagę trudność, dokładność i estetykę wykonania oraz zastosowanie dawnych wzorów. Po wnikliwym obejrzeniu prac komisja stwierdziła, że nadesłane prace w znacznej większości charakteryzują się wysokim poziomem wykonania oraz pomysłowością wzorów i technik. Miłą ciekawostką jest udział w konkursie jednego mężczyzny, z czego bardzo się cieszymy. W przeszłości oczywiście również brali mężczyźni udział i zajmowali nawet pierwsze miejsca, ale zachęcamy również innych mężczyzn do udziału w kolejnych konkursach. Komisja postanowiła przyznać dyplomy i nagrody rzeczowe następującym osobom. W grupie wiekowej do lat 15 w hafcie krzyżykowym nagrodę otrzymuje Nikola Derkacz, lat 12, zamieszkała Łukowce, gmina Biała Podlaska. W grupie wiekowej dorośli przyznano nagrody w kategorii haft krzyżykowy. Pierwsze miejsce otrzymuje Elżbieta Charwacka z Radomia. Drugie miejsce Joanna Mikulska z Potworowa, województwo mazowieckie. I
równorzędne drugie miejsce Artur Karolak z Kalisza. Trzecie miejsce w tej grupie otrzymuje Małgorzata Kołpak z Woli Dubowskiej, gmina Łomazy. I równorzędne trzecie Justyna Szymanek z Brzozowej Gaci, gmina Kurów, województwo lubelskie. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Zofii Zalewskiej z Rakowisk, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie. W kategorii haft płaski pierwsze miejsce przyznano Zofii Kaliszuk z Janowa Podlaskiego, województwo lubelskie. Drugie miejsce otrzymuje Elżbieta Bargieł z Przyszowa, województwo małopolskie. Trzecie miejsce w tej kategorii otrzymuje Wiktoria Derkacz z Łukowców. Lat zaledwie 17, ale jest już w tej grupie wiekowej. To jest gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Joannie Hałabis z Konstantynowa, województwo lubelskie. W kategorii koronka pierwsze dwa równorzędne miejsca otrzymują Elżbieta Samek, Jakówki, gmina Janów, województwo lubelskie oraz Małgorzata Niewiadomska z Białej Podlaskiej, województwo również lubelskie. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymuje Helena Koryńska z Dokudowa II, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie. Trzecie miejsce w tej kategorii otrzymuje Elżbieta Koryńska z Dokudowa II, gmina Biała Podlaska. Przy tej okazji powiem, że jedna z tych pań ma 88 lat i to jest najstarsza osoba, która wzięła udział w konkursie. Wyróżnienie w tej grupie otrzymują Bożena Leszczuk-Tłuściec, gmina Międzyrzec. I Kinga Cięciwa z Marcinkowic, województwo małopolskie. W kategorii maskotki przytulanki pierwsze miejsce otrzymuje Danuta Bandzerewicz z Dokudowa, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie. Drugie miejsce Wiesława Kopaczuk z Komarna, gmina Konstantynów. Trzecie miejsce w tej kategorii otrzymuje Iza Piekarzewska, Kochańska, Zakalinek, gmina Konstantynów, województwo lubelskie. Wyróżnienie w tej grupie otrzymuje Katarzyna Chomiuk-Kopaczuk z Jakówek, gmina Janów Podlaski, województwo lubelskie. W naszym konkursie nagrody to nie wszystko. Wszystkie prace są piękne, no ale niestety nie możemy nagrodzić wszystkich, bo to jest konkurs, ale dyplomy otrzymują wszyscy. I teraz przeczytam pozostałe osoby. Helena Perkowska z Knurowa, województwo śląskie.
Krystyna Śmierciak z Przyszowa, województwo małopolskie. Iwona Biernat z Przyszowa, również województwo małopolskie. Maria Charwacka z Chruda, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie. Marianna Kałdun z Korzanówki, gmina Rossosz, województwo lubelskie. Agnieszka Chryniewska z Mokrego, gmina Rossosz, województwo lubelskie. Iwona Karolak z Kalisza, województwo wielkopolskie. Stanisława Halina Pyrka z gminy Biała Podlaska, województwo lubelskie. Gizela Kruczyńska ze Złotowa, województwo wielkopolskie. Ilona Sikorska z Bobowej, województwo małopolskie. Maria Sikorska z Bobowej, województwo również małopolskie. Aneta Leszczuk z Tłuśćca, województwo lubelskie. Monika Sidorczuk z Krzewicy, województwo lubelskie. Teresa Marek z Rakowisk, województwo lubelskie. Edyta Adamiuk z Łukowców, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie. Helena Prokopczyk z Żar, województwo lubuskie. Barbara Sebastian z Sade Budy, województwo mazowieckie. Agnieszka Harko z Konstantynowa, województwo lubelskie. Marianna Dudek z Zakalinek, województwo lubelskie. Urszula Makarewicz z Jakówek, województwo lubelskie. Helena Morchonowicz z Konstantynowa, województwo lubelskie. Bożena Tymoszuk z Konstantynowa, województwo lubelskie. Klaudia Bochniarz z Barcic, województwo małopolskie.
Magdalena Cięciwa z Marcinkowic, województwo małopolskie. Magda Oksejuk z Zachajek, województwo lubelskie. Bożenna Kocęba z Zalesia, województwo lubelskie. Janina Gryczko z Ortela Królewskiego II, województwo lubelskie. Grażyna Salamon z Rożnowa, województwo małopolskie. Bogusława Sługocka z Dębna, województwo zachodniopomorskie. Bożena Nester z Polkowic, województwo dolnośląskie. Wszystkie nagrody i dyplomy prześlemy Państwu pocztą, a wystawa będzie u nas do obejrzenia jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie. Więc jeżeli obostrzenia się troszeczkę zmienią i będzie można obejrzeć wystawę, zapraszam wszystkich chętnych do obejrzenia. Jest bardzo ciekawa, są prace bardzo ciekawe, tak jak Państwo słyszeli, z całej Polski, więc różne techniki, jest co oglądać. Jednocześnie zapraszam do udziału w następnym roku i w kolejnych latach do udziału w naszym konkursie. Proszę mówić swoim znajomym, w rodzinie. Wiem, że jest naprawdę dużo osób, które robią takie rzeczy, a niechętnie pokazują. A warto, naprawdę warto. Zachęcam wszystkich. Do zobaczenia. Może w tym roku, może w następnym.